Jemoneczko, widzowie z tej strony Eldart. Witam dzisiaj troszeczkę rynku, ale głównie meczyki, bo to, co się dzieje na tych meczach, to jest. No, naprawdę zaskakujące. Naprawdę zaskakujące i co szybkim, tylko wstępem: Skins Monkey, czyli najlepsza strona do wymiany swoich skinów, Link do stronki w opisie, darmowe 5 dolarów z kodem Eldart przy wymianie. Więc jeżeli chcecie mnie wspierać to polecam link w opisie. E, tak możecie na przykład. Plus do tego strona nie wrzucają naklejek, przedstawimy naprawdę ładne krafty i tych kraftów jest naprawdę dużo i się nie wliczają w cenę skinów. Czyli możemy wyjąć free crafty, a tak to Naprawdę, potem możemy sprzedać drożej, jeżeli wyjmiemy coś drugiego sprzedamy sobie to drożej na rynku Steam z właśnie zarobkiem więc naprawdę spoko opcja, jak widzicie jest tego dużo plus tego przy wpłacie z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania, przy doładowaniu 100$ dostaniecie 35$ dolarów friko i jeszcze na G4 Skins z kodem Elzart macie na, 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 na start do darmo szynkę szynkiem speka. możecie stworzyć również dla mnie z jeżeli chcecie z nazwą Elzart coś, ja ją potem otworzę i do tego jeszcze co odcinek z G4 Skins rozdaję Wam skinki, a my tak Dzisiaj taki trochę krótszy filmik, będzie też jeszcze filmik z Gielki z widzami właśnie później wleci Troszkę jeszcze market przejrzymy, ale wydaje mi się, że nic się nie dzieje Więc szybkim wstępem Co się działo? Grało wczoraj Eternal Fire z Navi i G2 z Maus Szczerze mówiąc dwa mecze mi nie siadły, powiem tak Nie pamiętam kto robił ten pikem ale ktoś robił do góry nogami niż ja praktycznie I tylko właśnie ja tutaj dałem Vitality, tylko to mi siadło Więc ta osoba ma praktycznie wszystko dobrze No jestem, jestem zdziwiony, że G2 wygrało z Maus Po takiej średniej formie Przejechali się po Maus. Według mnie, no, szapoba. Szapoba. Też może być tak, że takie drużyny typu Maus, Team Spirit, dopiero tak wchodzą w od CESA i mają problem z tymi arenami i wszystkim. Nie wiem. Nie znam się aż tak dobrze, żeby się na ten temat wypowiadać, co tutaj mogło zawieść przede wszystkim. Też dokładnie mecze nie oglądałem. Ale no, jestem zadziwiony. Powiem tak, no, pikem, pikem chyba nie siądzie, nie? No, na pewno nie siądzie, bo tutaj mam małs na wygrany całego tego ee, majora. Więc ciekawe, co się zapowiada. I ciekawe, to wygląda, że na jak wam się siada, siada pikem, czy komuś tutaj w ogóle siada. Co coś ważnego jest na rynku? No. Cóż można powiedzieć, szynka kilowatt case wychodzi z tego, czy wychodzi, no sobie podbija do dropu i może nawet na niej było, chociaż nie, nie zarobilibyście na niej zbytnio, byście byli raczej na zero, gdybyście sprzedali nawet po najlepszej cenie, załamania póki co, e, stoimy w miejscu, więc lipnie troszkę z tym, snakebite 97 groszy, znów się tutaj nam czołga do złotówki, no i spoko, nadzieję, że jak się przyczołga już przez tą złotówkę ten snakebite wreszcie, to już się utrzyma na tej cenie, a dnie znów nam tutaj spadnie, zobaczcie, no jakieś wzrosty są, coś tu się zapowiada, może, może e, będzie, Będziemy mieli jakąś wreszcie normalną tutaj cenę naszej kapsuły. Mamy również tutaj e, suveniry. Chcieliście też z tych suvenirów film? No ja to suvenirów nie są przekonany, żeby z nich filmy zbytnio. Może coś nagramy, może coś zrobimy z suvenirów jeszcze? Już kiedyś już coś tam stawialiśmy? Ale może coś tu jeszcze nagramy. Mogę patrzeć, jakie są tutaj przeskoki duże cen. Naprawdę to są duże przeskoki. Patrzcie, kupone za 12, czy one nawet za tutaj prawie 14, nie? Więc ciekawe, ciekawe. I może na ty też otwieraliście swoje suveniry. No ja niestety otworzyłem. Drop. Nie najlepszy tutaj, skromnie mówiąc, nie najlepszy. Skiny do odcinka oczywiście o niedługo rozdam. Jeszcze tutaj, jak widzicie, czekajcie, pokażę Wam. Do 3 kwietnia mam jeszcze tutaj blokadę i mogę potem już po 23 kupować skiny i wysyłać, więc Wam wszystko powysyłam. I co, to by było na tyle. Trzymajcie się, życzę miłego dziąka Zapraszam do odcinki z LK i 4 teraz Wam normalne skinki. Kodzik Elzart, trzymajcie się, życzę miłego dzionka. Cześć, cześć.